Cześć. Przypuszczam, że na pewno musiał Ci się kiedyś przytrafić błąd na fakturze. To nic wielkiego, ale może mieć kłopotliwe konsekwencje, dlatego najlepiej od razu jest poprawić błędny zapis. W tym celu możesz wystawić fakturę korygującą w aplikacji online i mieć problem z głowy. Fakturę korygującą wystawia sprzedawca, czyli ta osoba, która wystawiła fakturę pierwotną. Za pomocą korekty można poprawić dowolny błąd, zarówno dane obu stron transakcji, jak i daty, ceny, stawki podatku i kwoty VAT. A w razie ewentualnej kontroli z błędu mogą wynikać przykre konsekwencje, np. niewłaściwa stawka lub kwota VAT sprawia, że przedsiębiorca płaci niższy VAT niż powinien. Z kolei błędna data może spowodować, że faktura zostanie rozliczona w nieodpowiednim okresie, a w dalszej konsekwencji spowoduje, że również kwoty podatków będą niewłaściwe. Dokonując korekty, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli zmiana dotyczy kwot podatków, to sprzedawca musi uzyskać od nabywcy potwierdzenie odbioru faktury korygującej. Wystarczy nawet potwierdzenie e-mailowe. A jak wystawić fakturę korygującą? No, najłatwiej jest wówczas, gdy fakturujesz w programie online, choćby finfact.pl. Jeżeli wystawiłeś fakturę właśnie w Finfakcie, to utworzenie do niej korekty jest bardzo proste. Wystarczy, że otworzysz edycję dokumentu i wybierzesz opcję Wystaw korektę. Dzięki temu otrzymasz prawie gotowy dokument. No, wystarczy, że wprowadzisz zmienione dane, a w efekcie uzyskasz korektę w pliku PDF. Jak widać, jeżeli korzystasz z programu do faktur online, możesz tworzyć dokumenty szybko i bardzo wygodnie. Teorię rozjaśni praktyka. To z pewnością, dlatego już teraz sprawdź, jak dokładnie działa Infact. Na stronie www.infact.pl już teraz możesz założyć bezpłatne konto i wystawiać do 3 faktur w miesiącu zupełnie za darmo.